Bardzo trudny mecz. Nie spodziewałem się takiej postawy gospodarzy w tym meczu. Postawili nam bardzo wysoko poprzeczkę. Graliśmy pierwszą połowę trochę przysnięci, tacy nieskoncentrowani. Lepszym zespołem, bardziej zdeterminowanym było dopiero w pierwszej połowie. W drugiej no, troszeczkę były reprymendy w szatni. Podskutkowało, bo wyszliśmy troszeczkę, graliśmy bardziej agresywnie, podjęliśmy walkę, bo w pierwszej w ogóle nic nie było. No i strzeliliśmy bramki i na 1-1, 2-1, 3, a później padła bramka na 3-2. No uważam, że mecz remisowy, może ze wskazaniem, jeśli chodzi o posiadanie piłki na nas minimalnie, ale generalnie bardzo ciężki mecz i myślę, że jakby był remis, nic by tutaj się nie stało. To jest moje zdanie, moja ocena tego meczu. No i zgratuluję Sławkowi zwycięstwa, zmierzają do awansu, po tylu meczach mają sporo punktów i po dzisiejszym meczu widzę, że to chyba zasłużenie są na pierwszym miejscu, bo to dojrzały, doświadczony zespół. Dziękuję swoim chłopakom, bo podjęli dzisiaj walkę, toczyli zacięty pojedynek i jedyne co mam pretensje to fatalne sędziowanie. Nie wiem, coś w tej rundzie, któryś mecz rzędów fatalnie i takie decyzje, które mają wpływ na wynik meczu. Także gratuluję zwycięstwa, natomiast my mamy 3 ostatnie mecze i musimy powalczyć o cokolwiek jeszcze w tych ostatnich 3 spotkaniach, żeby jakoś zimą ten zespół w tabeli jakoś wyglądał przyzwoicie. Dobry mecz był z obu stron, mecz na niezłym poziomie, szybki. No my mamy trochę kłopot, bo ja mówię, zespół Rypina jest wytrenowany, oni trenują codziennie i to widać. My niestety trenujemy 3-4 razy i gra pressingiem. No, tak to jest, ale jakbyśmy się cofnęli, to pewnie byśmy czekali na wyrok i to była kwestia czasu, kiedy wpadnie. Ułożyło nam się dobrze. Myślę, że zaczęliśmy trochę drugą połowę. Troszeczkę spodziewałem się tego, że drużyna Sławka przyciśnie, bo goni wynik. Natomiast nie potrafiliśmy z tych ich agresywnej gry jakiejś wyprowadzić jednej, drugiej, trzeciej groźnej akcji. Zrobiłem 3 zmiany. Myślę, że nie ze wszystkimi trafiłem. Chciałem trochę wzmocnić środek pola, ale średnio to wyszło. No ma łuk rozcięty i myślę, że kwestie najbliższych godzin pokażą, czy to coś tam poważniejszego, czy nie. Są pytania, ale na razie no nie ma tematu. Myślę, że on już był w Olimpii Grudziądz i się najeździł po okrągłych boiskach w niedzielę w okręgówce. I jeżeli tu mamy w perspektywie walczyć o awans do drugiej ligi, no to myślę, że tutaj nie wiem, czy on będzie chciał odejść stąd. Aczkolwiek, no mówię, w 13 meczach 17 bramek to jest sztuka. To jest sztuka, to się na co dzień nie widzi. Tak, no miał w tamtej rundzie, miał w sezonie 17. Dziś ma 3 mecze do końca, no 2, bo jeden jest z wiosny. W 2 meczach mu zostało i już ma tyle co w sezonie, także forma bardzo wysoka, aczkolwiek no będzie mu, mówię, teraz gorzej, bo będzie już coraz więcej poświęcone mu uwagi, ale generalnie ja myślę, że tą, jeżeli będziemy walczyć o awans do końca, myślę, że tutaj zostanie. No, jeżeli będzie chciał odejść, nie będę mu robił na pewno przeszkód, chociaż chciałbym, żeby tutaj był. Nie? Znaczy, trudno powiedzieć, na dzień to są nieoficjalne wiadomości, na pewno to idzie w świat taki wynik, taki dorobek, bo to nie ma da się ukryć. No to niby trzecia liga, ale tutaj też się łatwo nie gra, jest mało miejsca, dużo walki, także to strzeli tyle bramek i też dużo po indywidualnych akcjach strzela tych goli. Dzisiaj praktycznie wypracował pozostałe, także no, ja się cieszę, że mam takiego zawodnika, aczkolwiek mówię, no paru zawodników jeszcze jest też w dobrej dyspozycji na swoim poziomie i myślę, że no fajnie to wygląda. Aczkolwiek chciałbym też powiedzieć, że nawet szybko strzeliliśmy te 3 bramki, 2, potem ta trzecia i to też ułożyło się jakoś i może dlatego też psychicznie zespół Turysia troszeczkę, bo to wiadomo, no to głowa zaraz nie, inaczej reaguje. Gdyby to był na styku dłużej wynik, też może by było trochę. Znaczy, ja się cieszę ze zwycięstwa, aczkolwiek naprawdę, bo no, będziemy się wylizywać długo, bo musieliśmy podjąć rękawice, dużo walki było i tyle mam do powiedzenia.